Czuwaj, kolejny odcinek historii według Włodka rozgrywa się przed Pałacem Sprawiedliwości na Malcie. Przed pałacem znajduje się pomnik upamiętniający bitwę z roku 1565 roku, przedstawiający walkę. To ten żołnierz, wojownik w środku, cywilizację europejską, odwołującą się do kultury śródziemnomorskiej i wartości z lewej strony, to jest ta tiara papieska, czyli wartości chrześcijańskie. Dzięki walce, cywilizacji, wartościom odepchnięto od Europy zalew arabskiego islamu w 1565. Ale ja tutaj przyszedłem również dlatego, ponieważ tu znajduje się miejsce pamięci osoby niesamowitej. Daphne Caruana Galizia, dziennikarka śledcza, która zginęła 16 oktobra 2017, zginęła, ponieważ działała. To była dziennikarka śledcza. Przypuszczam, że część z Was pamięta o tej dziennikarce. Tropiła korupcję na szczytach władzy maltańskiej. Została zabita, ponieważ mafia podłożyła bombę pod jej samochód, która eksplodowała, kiedy ona wyjeżdżała od siebie z domu do pracy. Jest dla wszystkich mieszkańców Malty symbolem walki o sprawiedliwość. Jest swojego rodzaju bojowniczką o to, żeby życie społeczne było jawne, również w ramach Unii Europejskiej. Że po to są wolne media, aby ujawniać wszelkiego typu nieprawidłowości władzy, bo władza ma to do siebie, że coraz większą ilość kompetencji i decyzji kumuluje w sobie. Maltańczycy z wielkim szacunkiem i powagą podchodzą do tego miejsca, które cały czas żyje, ponieważ cały czas przychodzą i zapalają tutaj znicze. Chylmy czoło przed Daphne Caruana Galizia, która miała odwagę działać i walcząc, wyznając wartości cywilizacji europejskiej, wartości chrześcijańskiej, za to poniosła największą ofiarę swojego życia.